czołem. Witaj ponownie w Akademii Polhistora. Tak sobie pomyślałem, skoro dalej jesteśmy w trasie, jakieś luźne tematy, a może niekoniecznie luźne. Akurat jesteśmy w miejscowości Czemerniki, tutaj przy pięknym zbiorniku. Jest tutaj pałac w Czemernikach. Możecie sobie popatrzeć. Jest tylko wyjazd rowerowy, ale też wcale również edukacyjne, rozwojowe. Tak zastanawiałem się nad tematami, jakie moglibyśmy tutaj sobie łyknąć. Z racji tego, że w życiu jest tak, że jak wyruszamy w samotną gdzieś podróż albo realizując swoje cele i marzenia, to musimy mieć w sobie całą masę determinacji, nie? Nie ma lekko. Przelewam to każdego dnia na swojej skórze, bo w życiu mamy całą masę rozpraszaczy i ciągle docierają do nas przeróżne propozycje. A każdy chce się lansować, każdy chce realizować swoje cele i zamierzenia. I szczerze mówiąc, tak w dużym cudzysłowie, trzeba się przed tym trochę bronić, bo jak nie znajdziemy przestrzeni na swoje przedsięwzięcie i na swoje projekty, no to niestety tego czasu może zabraknąć. Nie jest tak, że nie warto korzystać i nie można korzystać z propozycji innych ludzi. Trzeba, tylko selektywnie, ponieważ oni tak samo niosą pewną wartość. Trzeba umieć oceniać te wartości i wyciągać to, co dla nas jest najlepsze. Zresztą tak samo robię, inspiruję się, oglądam, czytam, podglądam, zaglądam. Ale w gruncie rzeczy no nie można zostać kopistą, tylko też coś trzeba tworzyć. A jak samemu próbuje się jeszcze coś organizować, zarządzać, zakładać firmę, organizację, stowarzyszenie, fundację, cokolwiek innego, no to trzeba niestety spinać swoje cztery litery. Bo jeżeli sami jesteśmy liderem swojego przedsięwzięcia, swojego projektu, to przez określony czas trzeba samemu zasuwać. I nie zawsze się szybko znajdzie zwolenników, no tak to już jest. Większość nie będzie wierzyła w żadne nasze wizje, jeżeli będą miały pokrycia w sukcesach, w forsie, w innych wartościach, które będą dla nich również ważne i się do tego nigdy nie przyłączą. Zawsze będziemy jako lider samotni, dlatego że to my jesteśmy liderem, często dawcą różnych idei. Ja tak samo się borykam z takimi problemami, dylematami. Siedzę, rozmyślam, zastanawiam się, układam w sobie różne klocki, żeby się po prostu nie zatrzymać. Człowiek czasami cofa się 2-3 kroki do tyłu, jak zalicza różne porażki, tąpnięcia. Czasami porażki są bolesne, no ale nie można się zatrzymywać. No, co człowiek cofnie się 2-3 kroki do tyłu, jeżeli mu na czymś zależy, no to będzie za sobą dalej, nie? No, chyba że mu nie zależy, chyba że ta wizja, którą sobie wykreował, stworzył, nie jest atrakcyjna i nie warta wysiłku. To słaba jest to wizja. Na naszej drodze ale spotkamy całą masę problemów i trudności. Zapytajcie wszystkich tych ludzi, którzy osiągnęli jakiś sukces w życiu, większy, mniejszy, ile musieli potu wylać. Nie jest tak, że spada z nieba. Trzeba zasuwać, trzeba się układać w środku, a tych elementów do ułożenia w nas jest bardzo dużo, bardzo dużo. Wiele osób po prostu poleca terapię, wiele osób poleca różne techniki i metody, żeby siebie poukładać, bo nie jesteśmy do końca poukładani. Również często przeżywamy życie, nie wiedząc, czego w ogóle chcemy od życia. Tak to już jest. Ja też przecież podchodząc do realizacji swoich różnych planów i zamierzeń, każdego dnia zadaję sobie mnóstwo pytań, szukam odpowiedzi, staram się układać je w spójną całość, bo bez tego to ani rusz. Postawimy 2-3 kroki, mamy nowe pytania, odsłaniają się nowe rzeczy. Jak to zrobić? Jak coś zrobić? Jako podjąć decyzję, z kim się spotkać, z kim się skontaktować, z kim współpracować, z kim nie współpracować, czy podejmować decyzje samodzielnie, czy działać samotnie, czegokolwiek byśmy nie robili, czy byśmy zakładali firmę, czy wprowadzali nowy produkt na rynek, czy organizowali nawet wyjazd rowerowy. Więc dobór na przykład ludzi jest bardzo istotny. Jak sobie dobierzemy niewłaściwych, no to sorry, to maszynka nie będzie działała. To jest właśnie fajna miejscówka, można sobie usiąść. Przy okazji właśnie dobre refleksje, do przemyślenia.
muzyka to świetnie. Ja sobie wymyśliłem wiele lat temu, że takie zagadnienia po prostu mnie interesują. Sama Akademia Polihistora jest takim moim pomysłem dla siebie w zasadzie. Dlaczego mam się nie dzielić różnymi refleksjami? Generalnie od wielu ponad 20 lat prowadzę dziennik rozwoju osobistego i tam zapisałem mnóstwo notatek, które by się świetnie nadawały na niejedną książkę. Forma wideo też może być ciekawą formą przekazu. Przecież opracowanie tych wszystkich dzienników to jest mnóstwo pracy. A tam jest dużo wypisów z książek, różnych przemyśleń, pomysłów, różnych rozwiązań, z którymi się można dzielić. Czy to właśnie w postaci książki, warsztatu, takiego materiału wideo, dlaczego nie? Zobacz, nawet jeżeli zajmujesz jakimś tematem, nawet przez krótki czas, to z perspektywy osoby, która o tym nie ma pojęcia, to jesteś dla niej małym ekspertem. Już jest to przyczynek do tego, żeby się dzielić taką wiedzą, a jeżeli się uda jeszcze to przekształcić na przykład biznes i zaczniesz zarabiać na tym kasę, to świetna sprawa, nie? Wiadomo, że lepiej robić to, co się lubi, niż nienawidzieć swojej roboty, bo to jest po prostu bez sensu. Przerabiałem takie wątki w swoim życiu wielokrotnie, robiłem rzeczy, których po prostu nie znosiłem. Nienawidziłem wręcz, oczywiście zarabiałem na tym pieniądze, ale tak się zastanawiałem. Rany boskie, to przecież tak nie można, nie da rady. No, długo się tak nie funkcjonuje. A dlaczego jak robię rzeczy, które mnie kręcą i jarają, mogę godzinami to rodzić, siedzieć w tych rzeczach, rozwijać, nie patrzeć na zegarek? I dlaczego miałbym tego na przykład nie przekładać na biznes, albo kiedyś nie zarabiać na tym pieniędzy? No po prostu. Ten rozdźwięk pomiędzy tym, co nas kręci i z czymś, co mógłby być naszym zajęciem na co dzień, a tym, co po prostu, do czego się zmuszamy, no to jest po prostu ogromna. Oczywiście nie zawsze jest tak, że wszystko, nie wszystko będzie nas sprawiało frajdę. Na przykład, nie wiem, no ktoś w domu na przykład nie lubi wynosić śmieci, a je trzeba wynosić, nie? No to co? Czasami trzeba te śmieci wynieść. Tak samo i w życiu, nie? Mogę lubić na przykład jechać rowerem, prowadzić auto, no ale mogę nie lubić, nie wiem, czyścić tych przedmiotów. No i tak to już jest, nie? Lubię takie materiały właśnie nagrywać na spokojnie i spontanicznie, bez żadnego zamudowania. Jeżeli właśnie wyłapiesz sobie przynajmniej jedno zdanie, dwa, to będzie super, nie? Dzień jest cudny, świetny. Fajnie się wyrwać na taką przejażdżkę. I cóż, trzymaj się ciepło. Do następnego jakiegoś spotkania. No i co, nie poddawaj się, ciśnij po prostu. Jak ci na czymś zależy w życiu, to czasami trzeba poświęcić kilka lat na to. Ale sukces przyjdzie na pewno. I po prostu trzeba znać kierunek, małymi krokami podążać. Nawet każdego dnia dokładać po małej cegiełce, a budowla powstanie wcześniej czy później, bądź tego po prostu pewien. Błędy się zawsze będą zdarzały, porażki tak samo, ale ten, kto nie popełnia błędów i ponosi porażek, niczego się nie uczy. Porażki nas sprawdzają, wszystkie kryzysy, wszystkie wpadki, wszystkie te niefajne rzeczy po prostu testują nasz system. Gdyby nie testowały, to po prostu pewnie miętcy by byliśmy i w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysu, lipa, byśmy się rozłożyli na cztery łopatki bardzo szybciutko. No tak to już jest, wiedzą, że kryzysy i porażki są systemami stabilizującymi nas, po to są. Nie można od razu mówić, że to jest coś złego. Musi być w tym jakiś sens i logika. Dlatego trzeba je po prostu przeżywać, wyciągać wnioski i iść dalej, prawda? Nie można się zatrzymać, później zaszyć się w sobie, zaskorupić. Ja też mogę się zaskorupić po wielu różnych zakrętach życiowych, ale po co? Co z tego? Także trzymaj się ciepło, do miłego zobaczenia. No i jeszcze raz najazd na te fajne miejsce. Czy bierniki? No rozumiem. Zachęcam. Trzymajcie się. Cześć.